Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ale i kolejny odcinek z gry Hearthstone. To witam was już w nowym roku z naszymi arenami. Po tak dzisiaj kontynuujemy arenę Tralem, która ostatnio nam poszła, pamiętacie być może jak? No nie za dobrze, mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się wygrać chociaż z raz, bo jak nie, to będzie moja najgorsza arena, jaką na YouTube'a wrzuciłem. Ale wrzucę ją tak czy siak, żeby nie było, że tylko wygrywam, no przecież tak nie jest. Nawet dość często przegrywam, tutaj nie ma co się dziwić. I co? Tutaj nie ma co się nawet nad tym zastanawiać. Dobra, szukamy przeciwnika, na dzisiaj zobaczymy, kto nim będzie. Golasz Filip to nie jest, jest za to kolejny godny przeciwnik, który będzie kto? O, Tral. Czyli będzie Tral na Trala dzisiaj na dzień dobry. Miejmy nadzieję, że nie na do widzenia. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Dobra, na dzień dobry dostajemy smoka, więc to jest akurat spoko. Trzask, mimo że jest kartą za dwa, to... Albo dobra, na wszelki wypadek na kryzysową sytuację zostawię ją w talii. W dłoni, bo już miałem ochotę trzask wymienić, ale jednak na wszelki wypadek go zostawię. Tym bardziej opłaca się to dlatego, że mi się na szczęście trafił wyzwolony żywioł, który z trzaskiem się dobrze zgrywa. Lorwina. Lowina. Boże, nie umiem czytać. Mój przeciwnik jest bardzo pełny miłości. O czym sugeruje jego nick? Lowina. Dobra, co prawda w pierwszej turze mogłem użyć monety i baśniowego smoka, ale jednak wolę użyć monety na... żywiołaka w kolejnej turze. Też tak jak zrobimy, tak jak mówiłem, czyli moneta, żywiołak i koniec tury. W kolejnej turze myślę wystawię kolejnego żywiołaka. Jeżeli będę miał w ogóle taką okazję, wtedy trzask użyty w turze czwartej bufnie oba żywiołaki. O. I myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby to zagrać w ten sposób, o ile mój przeciwnik mi w ogóle umożliwi takie zagranie. Bo jak wiadomo, może być różnie. Okej, okay, niedźwiedź z prowokacją. No dobra. Niedźwiedź z prowokacją, niedźwiedź z prowokacją. Trochę mi to może pokrzyżować plany. I nie wiem, czy teraz nie użyć trzasku. Dobra, zaryzykujemy i zrobimy tak. I teraz mam szczerą nadzieję, że... oba żywiołaki przeżyją do następnej tury. Jak tak, to będziemy ustawieni. Jak nie, to będzie... problem. To wszystko zależy od tego, co mój przeciwnik zrobi teraz. Dobra, cień z Naxxramas. Akurat cienia z Naxxramas się nie boję, bo burza z piorunami go zaraz zniszczy. Miło by było, jakby uderzyła za 3 niedźwiedzia, wtedy bym pozbył się obu stworów przeciwnika. Dobra. Wyszło na moje, dlatego od razu zaczynamy od burzy z piorunami. Zobaczymy, czy faktycznie niedźwiedź zginie. Zginął, czyli sytuacja idealna. Mogę przejść w końcu do ofensywy, a nie do czekania na zagrywki mojego przeciwnika. Jak wystawię jakiegoś dużego stwora, zawsze będę mógł trzask na nim użyć, dzięki czemu moje żywiołaki po raz kolejny się bawną, więc jak widzimy, jest całkiem spoko. Póki co nie ma co się martwić. Gotów do jazdy. Okej. No i co teraz? Żywiołaka. Tam. Teraz mi się w sumie totem leczący przydał. Ale jednak na razie nie spróbuję go przyzwać. Użyjemy Worgena, który myślę mi się przyda bardziej w tej sytuacji. Dobra, żywiołaki póki co nadal żyją, więc źle nie jest. Miejmy nadzieję, że pożyją jeszcze chwilę. Aczkolwiek dochodzimy do szóstej tury. Właściwie już mamy szóstą turę, więc... jak mój przeciwnik ma żywiołaka ognia w talii, to pewno zaraz go wykorzysta, żeby zniszczyć mojego wyzwolonego żywiołaka. Aha, w ten sposób zrobisz. No dobra. I co jeszcze? A, i te wkurzające pajęczaki. Nie lubię ich bardzo. No dobra, myślę, że to jest dobry moment, żeby przyzwać... właściwie użyć trzask. Nie wiem, czy będę miał okazję tego użyć później. Co przyzwałem? Replikujący szlam. Dobra, to ja zrobię tak. Bufnę mojego Worgena. Oprócz tego przyzwę mecha. No i możemy odejść za 12 przeciwnika. Jak widzimy, idzie nam całkiem dobrze. Jeżeli mi przeciwnik nic specjalnego nie wymyśli, to kolejna tura będzie jego ostatnią. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak będzie. No dajesz, Tral. Kombinuj, jak tu się moich żywiołaków pozbyć.
sobie myślę. Coś wymyślił chyba. Twa magia cię nie uda. Aha, wyciszy mnie. No dobra. Ale w dalszym ciągu to ci nijak nie pomaga, więc musisz wymyśleć coś jeszcze. Totem tamtujący też cię nie uratuje. No to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o walkę numer 1. Czyli widać, dobrze się zaczęła. Mamy zwycięstwo. Czyli jak widzimy, dobre rozpoczęcie nowego roku. No dobra. I to było na tyle. Zakończymy walkę naszym wściekłym Worgenem z Furią Wichru. Przeciwnik wybucha. Nasz Trall okazał się lepszy niż jego klon po stronie przeciwnika. W ogóle to jest, z tego co widzę, już Trall ma prawie 60 poziom. Być może będzie to moja pierwsza klasa, która wbije 60 poziom. W sumie to jest trochę dziwne, że tyle w tą grę napierniczam, a do tej pory na żadnej klasie maksymalnego poziomu nie wbiłem. Na niektórych, takich jak na przykład Wojownik, którym niedawno grałem, mam dość niski poziom doświadczenia. No ale w sumie faktem ostatnio nie za bardzo mam czas, żeby siedzieć i grać w Hearthstone'a, więc to też jest główną przyczyną tego, dlaczego moje postacie mają taki niski poziom. Dobra, po raz kolejny dostajemy monetę, czyli coś, z czego akurat się cieszę, bo mamy stwar za 2 do wystawienia. Dobra, przeciwnik wybiera, my czekamy na jego zagrywkę. Tym razem Nawach. Miło by było, jakby nic z pierwszej turze nie wystawił. Dziękuję. My, korzystając z okazji, wystawimy naszego smoka, który od zaklęcia nie zginie, więc myślę, że będzie mógł ewentualnie coś zniszczyć po stronie mojego przeciwnika, jeżeli ten coś wystawi. Aczkolwiek dla mnie idealną sytuacją było właśnie, gdyby użył swojej mocy specjalnej. Tak jak to właśnie teraz uczynił. Dobra, widzimy, burza z piorunami wróciła do ręki. Czyli jesteśmy na nią skazani. O! Totem z tamtym, jak idealnie. Za krucjatę. Boska tarcza, boska tarcza. Teraz myślę, czy przyzwać Worgena, czy broń. Dobra, przyzwę broń, co by się boskiej tarczy w kolejnej turze pozbyć. Dobra. Ja pamiętam, jak kiedyś pierwszy raz tą kartę zobaczyłem, to ta tarcza, którą trzyma w swojej prawej dłoni. Myślałem, że to są włosy tej panny. Potem się przyjrzałem dokładniej tej karcie i miałem takie what the fuck. Oczywiście zniszczył mój totem, co akurat nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. Dobra. To ja myślę, zrobię tak. Przyzwę maszynę, która się będzie buffować co turę. Tego stwora zniszczę za pomocą pioruna. Zobaczymy, co przyzwie za niego. Zamrażającego dziada. No dobra. To warto było wszystko zniszczyć po stronie przeciwnika, zanim zacznie mi trochę zagrażać. Dobra, moja mikromaszyna się buffuje, więc jest wszystko po mojej myśli. W kolejnej turze, w razie czego, będę mógł jej dać dodatkowe 2 punkty ataku. I tak, i dam 2 punkty ataku, tak żeby ten silence na nic się mojemu przeciwnikowi nie przydał. I mikromaszyna, mimo że straciła swoją zdolność, to i tak stwora przeciwnika pokona. Do widzenia. Dobra, i czekamy. Broń na razie nie będę używał, może mi się za chwilę przyda, więc ją zatrzymamy do kolejnej tury. O, za maszysty cios. No cóż. Plus jest taki, że przynajmniej znowu mój przeciwnik nic nie wystawi. Prawdopodobnie jak wystawię coś słabego. Takiego jak na przykład Pantera za 2. Którą mogę w bardzo łatwy sposób zniszczyć za pomocą mojej broni, którą specjalnie na taką okazję zachowałem. Dobra. Mikromaszyna, niech mi się ładuje. Żywiołaka także mam w razie czego czym naładować, więc źle nie jest. No, no cóż, to żywiołak sobie za długo nie pożył. No ale mój przeciwnik po raz kolejny nic nie wystawi, więc w dalszym ciągu nie jest źle.
Aczkolwiek trochę to może być irytujące, że każdego stwora, jakiego wystawię, to od razu niszczy. Ale damy radę. Co dobierzemy? Kodo. O, kodo może mi się przydać. Być może jest już trochę za późna tura na małe stwory, ale nie wiem, co mój przeciwnik ma w dłoni, więc kodo może mi się mimo wszystko przydać. Najbardziej obawiam się dużego drzewa. Bo nie miałbym jak się z nim teraz rozprawić. Dobra, dobiera sobie dwa karty za pomocą drzewca wiedzy. Okej. To ja zrobię tak. Wstawimy totem ognistego języka, za pomocą którego zniszczymy drzewca wiedzy. I zrobimy w ten sposób. Dobra. I na razie jesteśmy ustawieni. Aczkolwiek w dalszym ciągu mam nadzieję, że mój przeciwnik mnie nie uraczy wielkim, wściekłym drzewem za 8. Wycisz to? Nie. Po raz kolejny zamaszysty cios. Ile on tych zamaszystych ciosów w talii ma? To już chyba trzeci, który użył. Dobra. Das Dingo teraz dla odmiany mówisz. No dobra. Niech będzie. Na szczęście, jak widzimy, mam dużo farta w tej walce. I pojawił się żywiołak ognia dokładnie wtedy, kiedy go najbardziej potrzebowałem, więc jak widzimy, szczęście dalej mi sprzyja. I wszystko idzie po mojej myśli. A, wyrzucimy to oko z posągu, bo aż się dziwię, że tej pory tego nie zrobiłem. Co tu jeszcze mogę zrobić? Kokosy pourywać. Dobra. O, nożownik! Dopiero teraz? Widać, wcześniej mu się nie trafił do ręki. Okej, lazurowy smokoń. Teraz się boję trochę spadających gwiazd. Mam nadzieję, że ich nie ma w dłoni. Nie, już ma w sumie 3 punkty many, więc nawet nie będzie mógł ich użyć. Chyba, że ma orzeźwienie druidowe, które dodaje 2 kryształy many, ale szczerze mówiąc, myślę, że jest mała szansa, żeby miał obie z tych kart w dłoni teraz. Co tam wymyśliłeś? O, wilk, siema. Dobrze, dobrze, wystawię jak najwięcej stworów. Będzie co niszczyć za pomocą burzy z piorunami. Oj, żywiołak się pojawił. Zobaczcie, jak miło. I teraz modlimy się o to, żeby smok lazurowy obejwał za 4. Jest taka szansa. Jest nawet 50% szansy na to. Dziękuję bardzo. Widzimy, bogowie losowości w Hearthstone'ie sprzyjają mi w nowym roku. No i myślę, że kolejna tura będzie ostatnią. Myślę, że już nawet duże drzewo mi nie przeszkodzi, żeby zabić mojego przeciwnika. Aczkolwiek dwa taunty mogą być dość problematyczne. Bo teraz będę się poprzebijać przez nie trochę. Jak tu się przebić, pomyślmy. No już nic nie zrobisz, masz 0 many, możesz mi oddać kolejkę. Jednego mogę zniszczyć elementalem. Co zrobić z drugim? Najpierw sobie postawię totem, bo mam pewność, że to będzie leczący. A leczący totem mi się teraz akurat przyda. No nic, tutaj nie wymyślę sprytnego i musimy zrobić w ten sposób. Dobra, ale plus jest taki, że przynajmniej mój totem leczący działa, więc źle nie jest. Aczkolwiek jakby teraz mój przeciwnik użył spadających gwiazd, to bym się trochę poirytował. Bo wszystkie stwory, które mam na polu, by zginęły. Oprócz tego elementala niebafniętego. O, to by było na tyle, jeżeli chodzi o mojego Fire Elementala. Ta, znak ostępów na smoka. Ach, ciężko pokonać tego przeciwnika. Na szczęście mamy żabę. I koniec. Dobra. Wygraliśmy, aczkolwiek na końcu mój przeciwnik już był dość irytujący i strasznie się bronił przed śmiercią. Na szczęście ostatecznie nieskutecznie. Dobra, kolejne zwycięstwo. Gramy do 3 razy, w sumie do 3 razy sztuka. Jak wygramy 3 raz, to wbijemy questa, z kolei jak przegramy 3 raz, to skończymy arenę i będę mógł zobaczyć, jakie nagrody za nią dostaniemy. Pewno niezbyt atrakcyjne, jako że to tylko 4 wygrane, ale i wygrana, i przegrana w tej sytuacji nam coś da.
Więc zagramy zatem dzisiaj trzeci raz. Z tego co widzę, odcinek trwa dopiero 15 minut, więc mam nadzieję, że jeszcze siedzicie tutaj i was nie zanudzam za bardzo. Dobra, kolejnym przeciwnikiem jest znowu Malfurion. Z Malfurionem, jak widzieliśmy, problemów nie mieliśmy, ale może teraz będzie inaczej. I znowu zaczyna nasz przeciwnik. Z jednej strony to spoko, mamy dodatkową kartę i monetę, ale w późniejszym etapie gry jest to dość problematyczne. Gdyż jesteśmy jeden punkt many w plecy. Czuję krew. Dobra, zaczynasz Worgenem, kolego, no dobra. Mógłbym wystawić baśniowego smoka, ale na pewno Worgen by go od razu zniszczył, dlatego też po prostu przeczekam pierwszą turę i w drugiej wystawię wyzwolonego żywiołaka. Może przeżyje, byłoby miło. Oczywiście standardowo zaczynamy walkę na tej arenie od wystrzelenia rakiety. Tak, jestem... Dalej nie wiem, co można w tym obszarze zrobić ciekawego, bo na pewno jakaś tam ukryta rzecz jest, o której nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że coś z tymi bombami, że może można jakoś podpalić? Nie, nie chciałem tego łapać. Nie, będę musiał... będę musiał się dowiedzieć, co tutaj można z tymi bombami porobić, bo na pewno coś takiego jest. Tak, tutaj możemy sygnały kosmiczne wysyłać. Tak, a widać, przeciwnik zrobił to, co przewidywałem, czyli zniszczy mojego żywiołaka za pomocą Worgena i zaklęcia. No ale plus jest taki, że teraz on nie ma nic na polu i będziemy się odpowiadać na nasze zagrywki. Więc i tak wyszło na nasze. Tak, możemy go wyciszyć, ale go wyciszyć nie będziemy, bo to nie uprzejme. No to sprawdzimy, co nam dzisiaj wylosują w maszynie losującej. I czym w lot, to dobra, dobra, dwa punkty many. Przyzwał wściekłego żywiołaka. I teraz myślę, czy zużyć na niego żabę. No, a zużyjemy. Może potem tego będę żałował, jak wyskoczy mi z wielkim drzewem, ale... Myślę, że tutaj dla niego ta żaba będzie o tyle bolesna, że mało tego, że stracił żywiołaka mrozu, to jeszcze straciło rzeźwienie, więc... Wiecie. No, das dingo, siema. Das dingo, das dingo. To zrobię tak. Oprócz tego wystawimy totem. Mam nadzieję, że tauntujący. Co prawda nie tauntujący, ale niech będzie. Plus jest taki, że tak czy siak się da z dingo pozbyliśmy, więc nie jest źle. Aczkolwiek zbliżamy się do 8 tury, a 8 tury walcząc przeciwko druidowi się trochę obawiam zawsze. Jak wiadomo, wściekłe drzewa druida kosztują 8, a z nimi raczej nie chciałem mieć nic do czynienia, bo zazwyczaj spotkanie z nimi się źle kończy dla osoby, która się z nimi spotyka, jako ze swoimi przeciwnikami. Dobra, żywiołek ognia. Nie szkoda mi go używać na żabę, mam jeszcze jednego w dłoni, więc... Tutaj jest... Tutaj będzie luz. No co tam? O! Spadające gwiazdy. Po raz kolejny już chyba dzisiaj. Dobra. Plus jest taki, że mam więcej kart w dłonie. Jednokrotnie powtarzałem, że... w tej grze w większości przypadków wygrywa ten, kto ma więcej kart w dłoni, więc... Jak widzimy, sytuacja jest dość korzystna na naszą stronę. Dobra. Czekamy, co zrobi mój przeciwnik, z nadzieją, że nic, co nas zaskoczy, nie wymyśli. Nic? Jakoś ta maszyna goblinów dzisiaj nie chce ze mną współpracować. O, mamy kurczaka, w końcu się udało. O, zniszczy mnie. No cóż. Ale tak czy siak zyskamy drugiego stwora, więc źle nie jest. Jakiś wściekły murlok się pojawił. A ja myślę, zrobię w ten sposób. Postawię kodo, za pomocą którego zniszczymy opiekuna Gaju. A murlokiem, który nazywa się Kałużniak, jest to murlok z dodatku Gobliny Kontrakt Domy, zaatakujemy prosto bohatera przeciwnika. Jak widzimy, mój przeciwnik wypłukał się praktycznie ze wszystkich kart w dłoni, więc... Myślę, że jesteśmy w miarę bezpieczni. Chyba, że tak jak mówię, wystawi nam wielgachne drzewo. Co prawda drzewa nie wystawił, ale wystawił coś równie w
wkurzającego. Dobra, Murlock oberwał. To myślę, że teraz zrobię tak. Oczywiście najpierw wystawię smoka. Póki mam dużo kart w dłoni, to jest teraz dość mało spotykana sytuacja. A oprócz tego zrobimy tak. Zaatakujemy go Murlockiem. Dobijemy go naszym Kodo. No i koniec. Błyskawicy nie chciałem na razie używać, bo mówię, może mi się przydać później. Poza tym, jeżeli użyję ją z moim lazerowym smokowcem, to użyję, uderzy za 4, a nie za 3. Więc będzie bardziej efektywna. Kolejne zaklęcie. Jak mój przeciwnik ma strasznie dużo tych zaklęć po swojej stronie. No dobra. Trzeba będzie sobie jakoś z nimi radzić. Dobra, daj mu furię wichru. I teraz niech z nim sobie mój przeciwnik. Niech się teraz z nim mój przeciwnik męczy. Dobra, myślę, że wielkiego wściekłego drzewa się nie obawiam. Pomogę go zniszczyć za pomocą moich stworów na polu, których mam całkiem sporo. Obszarowego zaklęcia także się nie obawiam, gdyż mi zniszczy tylko połowę stworów. Dobra, kolega z furią wichru niestety kończy swój żywot w tej turze, no ale to nic. Mój przeciwnik znowu musiał kartę na niego zmarnować, więc źle nie jest. I po raz kolejny mamy żywiołaka mrozu. No dobra. Oczywiście użyję pędzącego Kodo. W ten sposób. A żywiołakiem mrozu chyba się na razie po prostu nie przejmuję. Chciałem go zniszczyć za pomocą błyskawica, ale jednak na razie dam sobie spokój. Niech on się tam buffuje dalej. Mój przeciwnik dużo kart w dłoni nie ma, więc nie mam się co tego obawiać. Pajęczy czołg także moim problemem dla mnie żadnym nie jest teraz, więc póki co jest całkiem spoko. Dobra, jak widzimy za pomocą mojego... Sorry, nie było mi chwila. Jak widzicie za pomocą mojego... Co ja chciałem mówić w ogóle? Ktoś to mi napisał, mnie rozproszył. Dobra, na szczęście tutaj przychodzi nam na pomoc nasz ognisty żywiołak, który w tej chwili się sprawdzi idealnie. Dobra, teraz tego żywiołaka mrozu by się warto było pozbyć. Zrobimy to za pomocą... błyskawicy, żeby mieć pewność, że mi przeżyje stwór. A resztą w sumie uderzymy w bohatera przeciwnika. Bo wątpię, żeby teraz mój przeciwnik miał okazję, żeby nas pokonać. Wątpię, żeby mu się trafiła jakaś karta, która by go w tej chwili uratowała. Chyba, że to by był Deathwing, czyli śmierć o skrzydły tak zwany. Ale wątpię, żeby go miał w talii. No grabasz też cię raczej w tej chwili nie uratuje, więc sorry kolego, ale przegrywasz w następnej turze. Nie no, jak widzimy, dzisiaj mi poszło zaskakująco dobrze, same wygrane. A biorąc pod uwagę, jak mi szło ostatnio tą talią, to myślałem, że tak łatwo nie będzie. No dobra, kolejna walka na naszym koncie wygrana. Zwycięstwo. A tych ludzi, którzy mi dzisiaj głowę zawracają, to kopnę w tyłek zaraz. No dobra, myślę, że 3 walki są wystarczające jak na jeden odcinek. Dziękuję wszystkim za oglądanie. W kolejnym odcinku, jeszcze questa wbiliśmy, w kolejnym odcinku skończymy, bądź w dalszym ciągu będziemy grać w tą arenę. A dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!